W tym filmie opowiem Ci, dlaczego i kiedy doszło do pierwszej wolnej elekcji w Polsce, kogo wybrano na pierwszego elekcyjnego króla, a także czym były artykuły henrykowskie i pakta konwenta. Zapraszam! W 1572 roku zmarł Zygmunt II August. Był to ostatni władca z dynastii Jagiellonów, ponieważ nie pozostawił on po sobie potomka, który mógłby odziedziczyć koronę. Zaczął się okres bezkrólewia, czyli czas między śmiercią jednego króla, a objęcie rządów przez jego następcę. Teraz to na szlachcie leżał obowiązek określenia zasad wyboru nowego władcy i zapewnienie ładu w państwie. Ustalono zatem, że w czasie bezkrólewia władzę będzie sprawował Interrex. Słowo to pochodzi od łacińskiego inter, czyli między, i rex, czyli król. Za każdym razem miał nim zostać prymas Polski. Nowego władcę miała wybierać szlachta. W sejmie elekcyjnym, na którym wybierano nowego króla, mógł uczestniczyć każdy szlachcic, dlatego nazywa się to wolną elekcją. Jak wyglądała taka wolna elekcja, przedstawił XVIII-wieczny malarz Canaletta. Przedstawił on wybór ostatniego króla Polski, Stanisława Poniatowskiego. Wydarzenie to odbywało się najczęściej na polu elekcyjnym niedaleko wsi Wola. Dziś jest to jedna z dzielnic Warszawy. Obradowano w zadaszonej szopie, wokół której szlachta gromadziła się według województw, z których przychodziła. Ciekawostka. Na pierwszą wolną elekcję pod Warszawę zjechało około 40 000 szlachciców. Na kolejne sejmy elekcyjne nie zjeżdżano już tak licznie, a niektóre województwa, zwłaszcza te bardzo odległe jak województwo kijowskie, było reprezentowane jedynie przez kilka osób. W 1573 roku odbyła się pierwsza wolna elekcja. Szlachta wybierała spośród kilku zagranicznych kandydatów. Ostatecznie wybór upadł na młodego francuskiego księcia Henryka z dynastii Walezjuszy, czyli Henryka Walezego. Zanim objął on władzę, musiał najpierw zobowiązać się do przestrzegania najważniejszych zasad, jakie obowiązywały w Rzeczpospolitej. Dokument, w którym spisano te prawa, nazywamy artykułami henrykowskimi właśnie od imienia monarchy. Zawarto tam gwarancję, że szlachta zachowa wszystkie swoje przywileje, określono ustrój państwa, król zrzekał się prawa do dziedziczenia tronu przez swoich następców, a także zobowiązywał się, że regularnie będzie zwoływał sejmy i będzie przestrzegał tolerancji religijnej. Były tam zapisy o tym, że król bez zgody szlachty nie może ani zwołać pospolitego ruszenia, ani nakładać podatków. Dodatkowo szlachta miała możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa w razie, gdyby król nie przestrzegał tych zasad. Król elekcyjny musiał także przestrzegać zapisów umowy pakta konwenta. Były to osobiste zobowiązania przyszłego monarchy zarówno wobec Rzeczypospolitej, jak i jej mieszkańców. Koronacja nowo wybranego władcy odbyła się dopiero po zaprzysiężeniu obu tych dokumentów. Ciekawostka. Podczas pierwszej wolnej elekcji o tron Polski starali się też syn cesarza, arcyksiąże Ernest Habsburg, król Szwecji Jan III Waza, a nawet pod uwagę brano słynącego z okrucieństwa cara Rosji Iwana Groźnego. Henryk Walezy krótko zasiadał na polskim tronie. Już w następnym roku na wieść o śmierci swojego brata, króla Francji, wyjechał potajemnie z Rzeczypospolitej i objął francuski tron jako Henryk III. Tam miał on znacznie większą władzę. Do Polski już nigdy nie powrócił. Rok później pozbawiono go polskiej korony. Moment jego ucieczki do Francji z kilkoma zaufanymi rodakami przedstawia XIX-wieczny obraz Artura Grotgera. Ciekawostka. Gdy Henryk Walezy zbiegł z kraju, zapanował okres drugiego bezkrólewia. Tym razem zdecydowano, by władzę przekazać Annie Jagiellonce. W ten sposób stała się ona drugą po Jadwidze Andegaweńskiej kobietą noszącą tytuł króla Polski. Kolejny pretendent do tronu polskiego musiałby ją poślubić, a to miało zapewnić trwałość wyboru. Elekcje nie przysłużyły się Rzeczpospolitej. Był to powód do sporów, które groziły nawet wybuchem wojny domowej. Wśród szlachty szerzyło się przekupstwo, obce dwory płaciły, by głosowano zgodnie z ich interesem. W ten sposób inne państwa mogły łatwo wpływać na polską politykę. Ponadto władza królewska była bardzo mocno ograniczona. Kandydaci, by zostać wybrani na ten urząd, składali kolejne obietnice, które jeszcze bardziej osłabiały pozycję władcy. Miejsce, w którym odbywała się elekcja, także nie było najlepsze. Na Mazowszu mieszkała tu bowiem uboga, niewykształcona katolicka szlachta, która na kolejne sejmy elekcyjne przybywała tłumnie, ale była podatna na wpływy i głosowała zgodnie z życzeniem kościoła czy wpływowych rodów. To też znaczenie magnaterii znacznie wzrosło. Obecny prezydent Polski także ma ograniczoną władzę, gdyż najważniejsze decyzje zapadają podczas obrad Sejmu i Senatu. Obecną głowę państwa wybierają wszyscy pełnoletni obywatele i już nie liczy się zamożność czy pochodzenie społeczne. Prezydent może rządzić maksymalnie przez 2 5-letnie kadencje. Dawny król elekcyjny mógł pełnić swój urząd dożywotnio. Prezydentem może być jedynie obywatel Rzeczpospolitej. Podczas kampanii prezydenckiej można dowiedzieć się więcej o poszczególnych kandydatach podczas debat organizowanych w telewizji. Zapamiętaj najważniejsze. Zygmunt II August, ostatni król z dynastii Jagiellonów, nie miał syna. Po śmierci monarchy w Rzeczpospolitej doszło do bezkrólewia. Ustalono, że odtąd króla w Polsce będzie wybierać szlachta. Taki sposób powoływania władcy nazwano wolną elekcją. Mieszczanie i chłopi byli pozbawieni prawa do głosowania. Pierwsza wolna elekcja odbyła się w 1573 roku. Na króla szlachta wybrała francuskiego księcia Henryka Walezego. Wkrótce po koronacji władca uciekł do Francji, gdzie objął władzę jako Henryk III. Każdy władca elekcyjny musiał zatwierdzić artykuły henrykowskie, czyli spis najważniejszych praw określających funkcjonowanie Rzeczpospolitej oraz pakta konwenta, zawierające osobiste zobowiązania władcy wobec Rzeczpospolitej i jej mieszkańców. Wolne elekcje nie przyniosły Polsce korzyści i przyczyniły się do kryzysu w kraju w następnych wiekach.